Cześć tam ziomeczki małe, to ja Wojtek Pietraszek. Tym razem zabierzemy się za kolejny akord durowy. C-dur. Dobra, mamy tak jak trzeba. Oczywiście tutaj zaznaczam, że wpisuję dźwięki w kratki, a nie na liniach. Tak będzie bardziej przejrzyście. Struna E6, struna E1, najcieńsza. Próg pierwszy, drugi, trzeci. No i oczywiście dzisiaj udział biorą pineski magnetyczne, pineska toniczna, najniższy dźwięk, no i dodatkowe dwie pineski małe, też te, takie śmieszne, nie? Znaczy nie wiem, nie przydadzą się dwie, ale jedna. Dobra, w każdym razie koniec tej przednia. Teraz tak, akord C-dur. Jest to śmieszny akord, całkiem fajny, przyjemny w graniu. Jego będziemy mieć dwie wersje, dzisiaj pokażę, tak, dwie wersje. Pierwsza wersja to byłoby tak, że ta struna najgrubsza jest niegrana, chyba że w ogóle wezmę innym kolorkiem. O, czy zajadę innym kolorkiem, może czarnym. O, może czarnym będę robić, bardziej wyraźne jest, bardziej wyraźne. O, zarobiście. Czyli tak, pusta struna szósta nieużywana jest. Teraz tak, tu dźwięk. Tu dźwięk, tu zero, tu dźwięk i tu zero. I teraz dobra, proszę Państwa, kto wie, gdzie jest dźwięk toniczny w tym akordzie? Tak, ten kto wiedział, to powiedział i co wiedział i tego. Dźwięk C. No jeśli tu mamy dźwięk A, pusta struna A, szósta, piąta, przepraszam. To jeśli widzieliście filmik o skali chromatycznej, łatwo sobie to obczaić. A, Ais, B, C. Jebdu. Znowu dźwięk C będzie tutaj. Czyli tym razem mamy akurat użyte dwa dźwięki C w tym akordzie. Czyli dwa dźwięki toniczne. Standardowy zapis, który jeszcze ja pokazuję za każdym razem, to jest to 3, 2, 0, 1, 0. O. Czyli to wiadomo E6, no i E1 struna. Tak więc widzicie, jak to wygląda. To jest dosyć taki fajny zapis. Łatwo czytać. Teraz jak to się gra? Akord C-dur akurat jest dosyć takim trudnym akordem, więc patrzajcie uważnie. Czyli tak, szóstej najgrubszej struny, już się mylę tutaj strasznie. Najgrubszej struny nie używamy w ogóle do tego. No i właściwie tutaj można też na dwa sposoby złapać ten akord. Pierwszy sposób to jest taki, że akurat zacznę powiedzmy od tutaj. Piąta struna A na trzecim progu, tak jak tam było, palcem serdecznym. Później czwarta struna D na drugim progu, czyli 3-2, tak jak macie rozpisane na czarno, 3-2. Później 0, struna G, 0, struna druga, 1, tak jak tam było, i struna cieńsza, też 1. I mamy wtedy, uderzamy tylko teraz właśnie, ja wam tutaj pokażę, uderzamy tak, żeby nie uderzać najgrubszej struny. Lub, tak jak już wcześniej mówiłem, tym palcem dotykamy struny E, najgrubszej, tak żeby ten dźwięk nie brzmiał. I teraz mogę... Drugi z kolei sposób palcowania to jest taki, że po prostu wyautowuję palec pierwszy. No i wtedy drugi jest na tym miejscu, trzeci jest tu, czwarty jest tu. No to jest akurat druga wersja tego. Też my tak samo uderzamy. Czyli no jest to trochę trudniej, co prawda akurat nie mamy tej innej możliwości robienia akordów barowych, więc ten palec akurat specjalnie się nam nie przyda, ale jednak można to też w ten sposób zagrać. Aczkolwiek lepiej w zasadzie będzie dla wszystkich to, ponieważ zasięg tych trzech palców jest większy niż tych trzech palców, prawda? Więc lepiej to dziupać. Teraz pokażę wam jeszcze jeden sposób zagrania tego akordu. Jeszcze jeden sposób złapania. Tu byłby mianowicie tutaj dźwięk.
Myślę, że odnośnie samego rozpisywania akordów i samego rozpisywania dźwięków, jakie są w akordach, to zajmiemy się kiedy indziej. Teraz chodzi o po prostu o stricte takie złapanie. Więc dochodzi po prostu dźwięk tutaj. Dźwięk G. Bo tutaj na trzecim progu jest E, F, Fis, G. Mamy G i po prostu łapiemy. To jest trudniejsze. To jest druga wersja alternatywna, trudniejsza. Czyli po prostu tu już używamy wszystkich czterech palców. Czyli po prostu ta wersja, którą pokazywałem, to bez tego palca, no to tutaj trzeba będzie zrobić i zrobić użytek. I teraz właściwie już nie mamy innej możliwości zagrania. Czyli pierwszy palec na strunie drugiej, na pierwszym progu. Tutaj później zostawiamy 0, później struna D na drugim progu, struna A na trzecim. Właśnie, na trzecim, tylko że wtedy tym małym palcem, o, jest wygodnie, bo tym można tak, ale w zasadzie łatwiej jest dla ręki, jeśli mamy ten palec czwarty troszeczkę bardziej w dół ułożony. No i teraz uderzamy przez wszystkie struny. Słyszycie różnicę, teraz zagram pierwszy. Ten dźwięk G tutaj daje troszeczkę więcej powera. Dobra, trzymajcie się ziomeczki. To byłoby na razie tyle. Subskrybujcie ten kanał mój i w ogóle lajkujcie. Popatki. Jeśli uważasz, że lekcje, które robię i które wprowadzam na YouTube są ciekawe i warte obejrzenia, to może chcesz się umówić na lekcję przez Skype lub na lekcję w Krakowie. Lekcje gry przez Skype są o tyle fajne, że nieważne z jakiej części kraju jesteś, czy z jakiej części świata jesteś, możemy wspólnie się pouczyć. Najlepiej skontaktuj się mailowo.